It won't go away. I've got that feeling. Witajcie wszystkim, witam was na moim kanale w kolejnym filmiku. I dzisiaj przychodzę do was dosyć takim smutnym, można tak powiedzieć, filmikiem, bo jest to filmik o hejcie. Dużo osób się mnie pyta, czy znajomi w klasie mnie hejtują w szkole i jak sobie z tym radzę, jeśli tak jest. I dzisiaj opowiem, jak to z mojej perspektywy wygląda, jak moi znajomi mają o mnie, jaką mają opinię. I jak to bywa w takim życiu publicznym, społecznym. Pamiętajcie, że zanim napiszecie jakiś komentarz i wiecie, że urazicie tą osobę, lepiej go przemilczeć, nie napisać i nie wyrażać swojej opinii złej na daną osobę. Bo przez hejt w ogóle, przez hejt w internecie, przez hejt w szkole, ludzie po prostu się zabijają, dołują się nad sobą. Myślą, że nie są tu potrzebni na tym świecie, a tak nie jest. To tylko ludzie wpływają na nas, jacy mamy być, że mamy się ubierać tak jak oni, mamy mieć markowe buty, mamy mieć markowe ubranie. Ludzie bardzo wpływają na nas i to jest dla mnie naprawdę złe, jak ludzie mogą wpłynąć na rozum człowieka. Że mimo tego, że wy chcecie naprawdę dobrze, to ludzie i tak was będą dołować i oni cieszą się z waszego cierpienia. Wiem, że mówię teraz, jakbym była jakąś sławną osobą i udawała, że jestem jakąś sławną youtuberką, ale mówię tak jak jest, bo już mam pewne doświadczenie z hejtem. Dużo nad tym filmikiem myślałam, co mam przekazać w tym filmiku, żeby nie było jakieś głupoty i zanudzenia w tym filmie. Więc staram się wam przekazać to, nad czym naprawdę bardzo dużo rozmyślałam. Od razu powiem, że moi znajomi nie dowiedzieli się ode mnie o tym, że jestem osobą publiczną, że nagrywam na YouTubie. Można tak powiedzieć, że dowiedzieli się w dosyć inny sposób, o którym bym nie chciała, żeby się dowiedzieli. No ale to już tak wynikło, więc nie dało się tego przywrócić, ani tego jakby cofnąć czasu. Najpierw dowiedziała się jedna osoba i ta jedna osoba rozpowiedziała wszystkim w klasie. Może nie wszystkim, można tak powiedzieć, bo niektóre osoby to nawet o tym nie wiedzą, że jestem tutaj na tym miejscu i na tym portalu społecznościowym. Wiem, że wiedzą u mnie chłopaki z klasy, bo to tak się zaczęło, i może dziewczyny, ale tego nie wiem, bo nie gadam z nim o tym, żeby to nie było, że ja do nich to jakby, ja od nich się tego dowiedziałam, co to po prostu wolę po prostu o tym nie mówić. Jest to moje życie, moja pasja, moje jakby zainteresowanie. Nie obchodzi mnie to, co robią inni. Nie przeglądam ich Facebooka, nie przeglądam ich Snapchata, nie robię screenów, bo nie jest to mi do życia potrzebne, to co oni robią. Od razu powiem, że nie jestem jakąś w klasie lubianą osobą, można powiedzieć taki fame i w ogóle. Po prostu lubię być w ukryciu. Jeśli chodzi o to, po prostu czy znajomi mnie hejtują. Kilka lat temu, można powiedzieć, miałam kanał do YouTube, miał on 2000 subskrypcji, był on o grach. I pamiętam, że wtedy chłopaki z klasy się bardzo śmieli i w ogóle mówili pani, żeby wchodziła na ten kanał, bo to jest jakiś film historyczny, kanał taki o historii. I pamiętam, że wtedy bardzo mnie to gnębiło. Przez ten rok czasu, dwa lata czasu nabrałam bardzo dystansu do siebie. To co do siebie mówię, to mogę się z siebie śmiać, więc mam bardzo wielki dystans do siebie. Jeśli chodzi o ten bieżący kanał, jeszcze z klasą nie spotkałam się w jakiś sposób, żeby mnie hejtowali, ale już miałam, można powiedzieć, do czynienia z tym. Jeśli chodzi o może z innych klas, bo oglądają, wiem o tym, że oglądają mnie, można tak powiedzieć, zerówka, pierwsza klasa, trzecia klasa, czwarta. Wiem o tym i zdaję sobie z tego sprawę. Ostatnio spotkałam się z dosyć dziwną sytuacją na jakby korytarzu, na holu. Dziewczyny z siódmej klasy gadały o mnie, mówiły koledzy z siódmej klasy o mnie, że TC i w ogóle, i w ogóle. Więc dosyć z tym się spotkałam pierwszy raz, że osoby z młodszych klas nie można tak powiedzieć, mają o mnie temat. I gadając z moimi koleżankami, które o tym nie wiedziały, to moja koleżanka podsłuchała tą rozmowę i pytała się o mnie, ale jakoś szybko zapomniałyśmy o tym temacie i nic nie powiedziałam, że mam ten kanał na YouTube. Więc zobaczymy, jak to może będzie w przyszłości. Wiem, że w przyszłości na pewno już cała szkoła, może nawet i za miesiąc będzie wiedzieć, że nagrywam na tym YouTube. Oczywiście wszystkich serdecznie pozdrawiam, buziaczki dla was. Nie mam nic dla was za złe, że o mnie gadacie lub coś w tym stylu. Wiem, że to jest dosyć dziwne, że jedna osoba z klasy
można powiedzieć, ze szkoły, że nagrywa na YouTubie i jedynie mój kolega cały czas się dopytuje różnych rzeczy, więc jedynie on tak jakby się tym bardzo przejmuje, co robię w tym życiu na YouTubie. No, a jeśli chodzi o taki hejt, można powiedzieć, internetowy, po prostu dla mnie to jest śmieszne, nawet teraz mogę się śmiać z osób, które piszą. Znaczy, można powiedzieć, że nie spotkałam się, można chyba jeszcze, może się spotkałam, że jestem żałosna jakaś tam. Znaczy nie, spotkałam się, był taki komentarz, że pierwszy od głupot, można tak powiedzieć, więc uznałam to, że też tak uważam, że mówię takie rzeczy, które w ogóle nie powinny mieć miejsca na tym YouTubie i w ogóle rzeczy miejsca. Dużo też osób pisze, że kaleczy nazwy i wiem o tym. Dużo osób mówi, że mówię za cicho, ale to są początki moich YouTubowania, można tak powiedzieć, bo wtedy jeszcze nie podgłaszałam swojego głosu i się bardzo wstydziłam mówić przed kamerą. I wiem, że spotykała się dużo osób z hejtem. Osoby zaczynające na YouTubie albo w ogóle na innych portalach społecznościowych muszą się liczyć z tym, że będą hejtowane. Hejt nigdzie nie uniknie, hejt zawsze będzie. Nawet możecie zobaczyć u sławnych osób. Jak teraz jest hejt na Kingę Sawczuk, hejt na Little Monster. Po prostu hejt jest zawsze, wszędzie. Zawsze znajdą się ludzie, którzy po prostu nie będą doceniać tego, co wy robicie. Zawsze. Jeśli chcecie w ogóle założyć YouTube'a, to musicie mieć dystans do siebie. Jeśli nie będziecie mieć dystansu i naprawdę będziecie bardzo przejmować się tymi hejtami, no to niestety wam powiem to, że po prostu się do tego nie nadajecie. No bo trzeba mieć wielką odwagę i wielki dystans, żeby po prostu liczyć się z tym hejtem i jakoś go przetrwać. Dużo osób zamyka kanał z powodu klasy, z powodu właśnie hejtu. I to jest jedyny powód, dlaczego 90% ludzi zamyka kanały lub inne portale społecznościowe. Albo ludzie tworzą kanał, macie hejt i zamykają i tworzą nowy. Dla mnie to jest głupstwo po prostu tworzyć nowy kanał i zawsze przyjdzie jakiś hejt lub w ogóle użalanie się nad tym hejtem. Dla mnie to jest po prostu i jeśli macie hejt, to nie nagrywajcie w ogóle jakieś instastory lub Snapchata, że mam hejt, że nie przejmuję się tym, bo to widać, że się przejmujecie tym. Jeśli byście o tym nie mówili, to hejterzy po prostu uznaliby, że ty masz wielki dystans do siebie i że ty po prostu się tym nie przejmujesz. A jeśli wy się użalacie nad sobą lub mówicie, że mnie to tam hejt nie interesuje, wiem, że to są ludzie, coś tamten, to hejterzy po prostu widzą to, jak wy się z tym stresujecie, jak wy się tego boicie i cieszą się z waszego cierpienia. Dlatego jeśli chcecie założyć kanał, więc mówię, że naprawdę musicie mieć wielki dystans do siebie. Oraz po prostu ja z hejtem radzę sobie w taki sposób, jeśli mam jakieś złe komentarze i jeśli wam naprawdę te komentarze przeszkadzają w waszym w ogóle takim, wiecie, kanałem przyjaźni, można tak powiedzieć, nie wiem jak to się nazywa, bo wypadło mi z głowy, to możecie te komentarze zawsze usunąć. Ja te komentarze zawsze zostawiam, żeby się z nich pośmiać, można tak powiedzieć, ale po prostu odpowiadam w taki sposób, że ich też rozumiem, ja też tak myślę, że też jestem jakaś dziwna i w ogóle. Więc jednocześnie dogaduję się z hejterami, staram się dogadywać. A jeśli chodzi o taki hejt w ogóle szkolny, można tak powiedzieć, lub ze znajomymi, no to jedynie zostaje wam unikać takich osób lub ja robię to w taki sposób lub w ogóle unikam takich kontaktów lub cisnę, po prostu ostatnio bardzo dużo cisnę ludziom i to jest złe, mówię wam, złe. I jakoś się tym nie przejmuję, po prostu ci ludzie nie mają nic do tego. Albo po prostu sobie robię to w żartobliwy sposób. Nad tym filmikiem bardzo dużo myślałam i chciałam wam w jakiś sposób to przekazać, moje te myślenia. Jak sobie radzić z tym hejtem, bo to jest naprawdę dużo, teraz jest bardzo o tym dużo głośno. Jestem akcja nie hejtuję się, również do niej przyłączam pod hashtagiem. Po prostu myślę, że hejt nie jest potrzebny, więc pamiętajcie, zanim napiszecie jakiś komentarz, upewnijcie się, że tej osoby nie urazicie, bo każdy człowiek ma uczucia, każdy człowiek jest wrażliwy i każdy człowiek uroni jakąś łzę. To tyle na tym filmiku, jeśli chcecie więcej takich filmików, pamiętajcie o łapeczkę w górę, o subskrypcjach na dole, o komentarzach, żeby mogło wam rozwijać serduszka. No i co? I tyle, więc bye!